Ja słyszałem, że tutaj gdzieś w regionie, w okolicy, przed wojną były tu i ówdzie karczmy. Tak. Gdzie były te karczmy? Pierwsze karczmy, to tu zaraz jak jadąc od nas do Michałowa, to z górki zjechać i tu jest taki rów przekopany i mostek taki. O tu zaraz jak z górki w dół się spuszczę po lewej stronie. Jest takie, no, takie podwyższenie jak gdyby. To właśnie karczmisko się nazywało, bo tu stała karczma. Tylko to było bardzo dawno, ta karczma. Czyli już przed wojną jej nie było. A przed wojną już nie. Czy ona stała przed rzeką po lewej stronie? Od strony pani. Tak, przed rzeką, ja panu przez okno pokażę to, bo tu bardzo bliziutko ta karczma była. Ale tą karczmę prowadzili Żydzi. Tak jak ja już słyszałam opowiadać z naszych babci. I to nie mojej rodzonej babci, bo moja rodzona babcia bardzo młodo zmarła, także jeszcze mnie nie było na świecie, ale to była mojego dziadka siostra. I ta tu mieszkała po sąsiedzku. No, ona zawsze do nas przychodziła, no i była też moją babcią. I ta właśnie o tych karczmach opowiadała, że jak to było, mówi, ciekawe ludziom. Bo tu była rozległa wieś, te pieńki. No to tu bardzo blisko tej wsi, to wszystkie kobiety chodziły potańczyć. Tam i piwo sprzedawali, i alkohol, kto co chciał, to pili, tam było jadłodajnie w tej karczmie i jednocześnie tańce. A jak tam oni grali, to tego ja już nie opowiem, bo to nie było za mojej pamięci. To jedna karczma. A druga, jak już most przejechać, to tu takie po prawej stronie lasek, a to po lewej stronie, naprzeciwko tego lasku, druga była karczma. To ta karczma, to ona była później już chyba, bo tam ta pierwsza się spaliła. To później widocznie postawili drugą karczmę. To do tej karczmy, do mojej świętej pamięci, moja teściowa tam już chodziła. Ona była, no, młoda była, miała kupę dzieci, ale żyli dwóch bracia, żonaty byli. I ten drugi brat nie miał, nie w ogóle oni nie mieli dzieci, bezdzietni byli. Czyli tak, jeden braciszek szedł do obrządku, drugi dzieci pilnował. Ten, co nie miał dzieci, to on dzieci pilnował. Bardzo lubił dzieci na dodatek. A te młode dwie do karczmy i potańczyć. I mężowie nie mieli nic przeciwko temu, że te młode idą. Nie, mamy i niech sobie tańczą. A oni takie spokojne byli. I te swoje obrządki tam robili. I dzieci dopilnowali. To kiedyś mi już opowiadała jej synowa, bo z tą teściową to ja też miałam 14 lat, jak ona zmarła, jeszcze ona nie była moją teściową, ale ona jak była, jeszcze jak żyła, to przychodziła z moją mamą, to były takie koleżanki. Mama z daleka, bo od Suprachlia pochodziła, a ta z Słuszczy. Ale jakoś oni się polubiły i przychodziła i zawsze przynosiła takie piękne gruszki oni mieli. To suszony gruszek i wianuszki takie zrobi i nam przyniesie już na szyję i dla siostry, siostra młodsza, ja trochę starsza i zawsze mówiła na mnie tak, to będzie moja synowa. I tak jakby ona wykrakała, ona zmarła. Przepraszam. No i to, i o tych karczmach to tyle, że wiem, że ta karczma była później, ale już za mojej pamięci to nie było i tej karczmy. I to, przecież urodzona jestem 22, także to już moje czasy, to życie za Piłsudskiego, za Mościckiego. U nas ideałem naszym to był Józef Piłsudski, a prezydentem był Ignacy Mościcki. To... No a ci dzisiejsi politycy dorównują im?
dzisiejsi politycy, to mnie się wydaje, że oni się w ogóle do niczego nie nadają. Bo kto to widział, żeby między sobą się kłócili? Tego ja nie rozumiem. Nie przypominam sobie, żeby coś takiego było za Piłsudskiego, ale Piłsudski, co on był wymagający. Jeżeli on coś powiedział tak, to musiało być tak. On rozumiał, o co tu chodzi, tylko że on zaraz zaczął chorować. No i przedwcześnie zmarł, w 1935 roku. Piłsudski już zmarł, a na jego miejsce Śmigły Ryc powstał. To o nim to nawet takie piosenki śpiewali. Rudy, rudy Ryc, lepszy niż maślaczek, ale rudy, rudy w konopie Ryc. Jak zaczęła się wojna, to przecież ten Ryc się nie popisał tak, jak trzeba.